Dzień dobry Państwu, nazywam się Janusz Dzięcioł. Chcę zaprosić do wysłuchania i obejrzenia wideo gaduły. Czy Big Brotherowa ekipa trzyma się razem? Co tam u Klaudiusza, Gulczasa czy Pici? Bebe fan. No ja muszę Państwu powiedzieć, że jakoś te przyjaźnie nie były mocno scementowane. One... Faktycznie reality show ma, w tym, którym ja byłem, ma coś takiego do siebie, że tam będąc w programie zmieniają się wartości, ale tam też potrzeba ludzi, którzy są z tobą razem. Samemu nie da się przejść przez taki program reality show, bo albo zaczniesz gdzieś tam, albo czy prędzej, czy później ludzie, z którymi mieszkasz, cię wykluczą, albo po prostu sam zrezygnujesz, bo nie znajdziesz dla siebie miejsca. I my po tym programie też, każdy rozszedł się w swoją stronę. Czy dlatego, że chcieliśmy o sobie zapomnieć? Nie, dlatego, że każdy z nas szukał swojej drogi, mimo wszystko. Telewizja nie gwarantowała nam, że zapewni nam byt po programie, prawda? Ta popularność Big Brothera, i zresztą nikt tego przed nami nie krył, nie gwarantowała tego, że będziemy ludźmi sukcesu, że dostaniemy, przepraszam Państwa bardzo, że dostaniemy programy w telewizji. No przecież to też trzeba umieć robić, prawda? Jeżeli nigdy się tego nie robiło, to po prostu się nie potrafi. Nie dalej jak w lipcu i w czerwcu spotkałem się z Piotrem Lato, umawialiśmy się na dalsze spotkania, ale ja dzisiaj znów jestem w Sejmie, mamy dzisiaj koniec września, i nie znalazłem czasu na to, żeby jeszcze do niego zadzwonić. Pewnie umówimy się znów na herbatę. Nie miałem kontaktów długich ani z Gulczasem, ani z Klaudiuszem. Wiem, że Klaudiusz został prezesem klubu piłki ręcznej kobiet w Chorzowie chyba, więc on też bardzo interesował się sportem, to też był człowiek sprawny i myślę, że znalazł tę swoją drogę. Nie wiem, co u Piotrka Lato, wiem, co jest u Manueli, wyszła za mąż, ma jakiś piękny salon fryzjerski, czy studio takie fryzjerskie, więc Manuela była zawsze dziewczyną, która potrafiła wyznaczać sobie cele i ona na pewno w życiu sobie poradzi. Wiem, że Grzegorz Mielec dalej jest Trumpem, jak jeździł, tak jeździ, więc... Albo gdzieś tam co jakiś czas przysyła maila albo z Brazylii, albo ze Stanów Zjednoczonych, więc to tyle o nim wiem. Piotrek mieszka w Poznaniu. Plotka donosi, że prowadzi tam jakieś swoje interesy. On zawsze chciał być biznesmenem. Życzę mu tego, żeby został z całego serca. Jeżeli tak nie jest, to bardzo ubolewam, ale to jest człowiek, który w życiu sobie zawsze radził sam i myślę, że też sobie da radę. A o reszcie zbyt wiele nie wiem, więc nie chciałbym więcej o wielu ludziach mówić. Szkoda, że to tak jest. 4 marca 2011 roku będzie 10 lat, jak wchodziliśmy do programu. Więc myślę, że to będzie doskonała okazja, żebyśmy pewnie się skrzyknęli, wypili po koniaku, powiedzieli sobie, co kto robi. Wiem, że Monika i Małgosia są tutaj w Warszawie, ale jakoś nie było okazji się spotkać. Ale myślę, że to ten 4 marca 2011 roku będzie doskonała okazja, żeby się spotkać, żeby się zobaczyć, żeby powspominać i szczerze się tylko uściskać. To ja zawsze będę tych ludzi z sentymentem wspominał z tego względu, że gdyby nie ich zachowanie, nie ich sposób bycia w programie, nie ich zaangażowanie w program, nie byłoby też Janusza Dzięcioła, prawda? To nie wygrałbym tego programu, Państwo nie głosowalibyście na mnie z tego względu, że samemu takiego reality show nie da się stworzyć. To musi być naprawdę taka dobrana grupa ludzi jak Piotrek, jak Manuela, jak Gulczas, jak Klaudiusz, jak Monika, jak Sebastian, Mielec, no i jeszcze kilku innych ludzi, którzy z nami w tym programie byli. Oglądał pan, panie Januszu, inne programy typu reality. Mówią coś panu takiej osoby jak Jola Rutowicz, Frytka,
Nie uważa pan, że zrobił chyba najrozsądniejszą karierę po wyjściu z programu? Też chcę być posłem i życzę ci z tego, z całego serca. Po pierwsze dlatego, że wtedy, kiedy człowiek od tego reality show, ja średnio gdzieś co 2-3 lata poddaję się swoją osobę społecznej ocenie. I muszę państwu powiedzieć, że wtedy, kiedy jest start do jakichś wyborów, do czegoś, każdy mówi, tam pójdę i wygram i jest po zawodach. Tylko już później nikt nie mówi, że te dwie noce przed ogłoszeniem wyników, to nikt nie śpi, prawda? To jest taka jakby, to są nerwy, bo każdy chce znaleźć uznanie społeczne. Każdy człowiek chce być społecznie dobrze postrzegany, prawda? I człowiek, który jakby wystawia swoją osobę do takiej oceny, musi mieć tą świadomość, że nie zawsze może to uznanie społeczne znaleźć, że akurat trafił do grupy społecznej, która ma zupełnie inne zasady, w inny sposób myśli, inaczej się zachowuje. Mi to na razie się udaje. Ważne będzie teraz to, co się stanie za rok, prawda? Za rok są następne wybory do Sejmu. Czy moja praca, czy wszystko to, co robię tutaj w Warszawie, czy wszystko to, co robię w Grudziądzu, w Chełmży, w Chełmnie, w powiecie grudziąckim, w okolicznych miejscowościach, w całym moim okręgu wyborczym, czy została zauważona, czy na tyle solidnie pracowałem, czy na tyle potrafiłem tą swoją pracę, bo nie wystarczy się zacharować, prawda? Czy na tyle potrafiłem sprzedać tą swoją pracę, że mieszkańcy tego okręgu wyborczego jeszcze raz mi zaufają i powierzą mi mandat posła. Jeżeli tak by było, to ja byłbym z siebie naprawdę dumny, ale też cieszyłbym się, że to, nie, to co robię, nie jest zawracaniem Wisły kijem. Ja muszę państwu opowiedzieć taką sytuację, że wtedy, kiedy pierwszy raz zostawałem radnym, szedłem do wyborów w Grudziądzu, kandydowałem na radnego Rady Miasta Grudziądza. Po 9 miesiącach wypowiedziałem jakby posłuszeństwo tym, z którymi do tych wyborów szedłem. Nie odpowiadało mi to, co robią, nie odpowiadało mi, w jaki sposób robią, nie odpowiadało mi, że nie szanują ani radnych, ani mieszkańców. Czy to był słuszny wybór? To też było, to było chyba najtrudniejsze 4 lata w moim życiu, z tego względu, że no, z jednej strony myślałem, chciałeś zostać politykiem, zostawiłeś ludzi, z którymi szedłeś do wyborów, a czy potrafisz zapracować na to, żeby ci ludzie cię docenili, prawda? I tak było, tak samo jak z wyborami poselskimi, tak samo jak z wyborami do Rady Miasta. Noc, która była po wyborach, do ogłoszenia wyników była nieprzespana. I wierzcie mi państwo, nie wyobrażacie sobie, jak się cieszyłem, że wtedy w następnych wyborach do Rady Miasta miałem drugi wynik w mieście. Kiedy byłem radnym niezależnym, kiedy tak naprawdę ludzie są z reguły koniunkturalni i z jednej strony przyznawali mi rację, ale wtedy, kiedy siadaliśmy i przyszło do głosowania, to głosowali nie tak, jak ze mną rozmawiali, tylko tak właśnie, jak ja uważałem, że być nie powinno, bo tak głosował prezydent, bo tak głosowali radni z tego klubu, w którym byli. I ja praktycznie zostawałem sam, ale wtedy potrafiłem znaleźć to zaufanie, bo skoro taki drugi wynik w mieście uzyskałem, to bardzo się z tego cieszyłem. Czy teraz tak będzie? Ja trzymam za to kciuki. Chciałbym, żeby tak było, bo to, co robię, mi się podoba i myślę, że potrafię z ludźmi współpracować, pomagać im na tyle, na ile poseł pomóc może. Z żalem usłyszeliśmy, że jakiś czas temu o śmierci Ani Baranowskiej, koleżanki z programu. Straszna sprawa. Wiadomo, czy złapano tych bandytów, przerażona. Nie wiem, muszę wam powiedzieć. Nie wiem. Ale myślę, że myśmy wszyscy się tutaj źle zachowali, bo z tego co wiem, to żaden z nas, mimo że wszyscy wiedzieliśmy, nie miał na tyle odwagi, żeby na ten pogrzeb pojechać. A to się Ani należało. Ona pierwsza wyszła z programu, ale to też była osoba, która nam w tym programie chyba ten początek najbardziej pomagała. Była przynajmniej wtedy z nas
najbardziej pracowita, najmniej myślała o sobie, a najwięcej o tym, żeby ten początek tego programu był dla nas dobry, korzystny i miły. Musiała odejść pierwsza, tylko czy musiała odejść pierwsza i czy czeka tam na nas? Zobaczymy, czy tam będziemy mogli się z nią spotkać. 1, 2, 3, 4.